Właśnie zakończono kolejną inwestycję drogową w Pręgowie. Tydzień temu informowaliśmy o nowym rondzie, a teraz kompletnemu przeobrażeniu przeszły trzy ulice. Grzybowa, Rydzowa oraz Pieczarkowa, na których do niedawna nie było nawet asfaltu, ale sam piach. Władze gminy Kolbudy po raz kolejny udowadniają, że modernizacje ulic stoją na szczycie listy priorytetowych spraw do zrobienia. To jest kolejna inwestycja, którą właśnie zrobiliśmy w Pręgowie. Tydzień temu udało nam się zakończyć inwestycję na rondzie. Tak naprawdę to była wspólna inicjatywa starostwa powiatowego i gminy Kolbudy, wspólne finansowanie i również z dofinansowaniem z rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Także cieszymy się, że możemy budować takie drogi, które po prostu poprawiają bezpieczeństwo i życie mieszkańcom. Wcześniej to była droga szutrowa, dzisiaj widzimy piękna kostka, dojazdy zrobione, oświetlenie, deszczowa kanalizacja, więc to wszystko, co sprawia po prostu, że mieszkańcy mają bezpiecznie, ale też czysto, schludnie i można suchą nogą dojść do domu. Ulic nie udałoby się zmodernizować, gdyby nie dodatkowe fundusze. Dofinansowanie całego projektu to było w Pręgowie i w Lublewie, to była kwota 1 600 000, a dofinansowanie tego tutaj etapu, który teraz odbieramy, który otworzyliśmy, czyli ulica Grzybowa, Rydzowa i Pieczarkowa, to było 610 000. Modernizacja dróg na takich osiedlach jest bardzo ważna dla mieszkańców, znacznie poprawia komfort. Tu w przypadku też modernizacji drogi została zmodernizowana sieć kanalizacji deszczowej, co widać tutaj przy tym górzystym terenie, bardzo poprawi odbiór wody i będzie mniejszy problem z tą wodą w czasie ulewnych deszczów. Drogi są szerokie, utwardzone i przede wszystkim bezpieczne. Zostały przebudowane trzy ulice, Grzybowa, Pieczarkowa i Rydzowa. Łączna długość przeszła 600 metrów. Szerokość jezdni zastosowana 4,5 do 5 metrów. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały zastosowane w postaci wyniesionych progów. Do istniejącego oświetlenia drogowego gmina wykonała nawierzchnię z kostki. Szutry zostały zastąpione nawierzchnią twardą. Jest bezpiecznie, jest stosunkowo szeroko. No, komfort jazdy się zdecydowanie poprawił. Mieszkańcy pobliskich domów na pewno są zadowoleni z gruntownego remontu ulic. Mieszkańcy bardzo cieszą się z tej inwestycji. To kolejna inwestycja oddawana tutaj w Pręgowie do użytku. Rozwija to naszą miejscowość. Tym bardziej, że przygotowujemy się w przyszłym roku na 700-lecie Pręgowa, na które tradycyjnie zapraszamy. I te wszystkie inwestycje bardzo nas cieszą, powodują, że rozwój Pręgowa staje się faktem, a to tylko i wyłącznie daje satysfakcję mieszkańcom. Bezpieczeństwo wynikające z modernizacji dróg dotyczy również szybszego i sprawniejszego dojazdu służb ratowniczych. Wcześniej był z tym problem. Zdarzały się sytuacje tutaj, nie jakieś spektakularne akcje, ale były tutaj akcje, no i właśnie był problem z wycofywaniem i wjeżdżaniem właśnie dojazdem do budynków. Nowo wybudowana droga wpłynie znacząco na warunki prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Samochody bojowe spokojnie mogą dojechać do każdego budynku, do każdej posesji, więc dla strażaków jest to ogromne ułatwienie w tym momencie tutaj na tym osiedlu. Kolejna udana modernizacja drogowa w gminie Kolbudy. Gdzie spotkamy się następnym razem? Bo to, że przecięcie wstęgi nastąpi, to jesteśmy akurat pewni. Władze gminy już nas do tego pozytywnie przyzwyczaiły. Śledźcie nasze profile, a na pewno dowiecie się jako pierwsi. Polecamy również zobaczyć. Pręgowo w gminie Kolbudy ma nowe rondo oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.